Rozpocznę od, w zasadzie od filmu, ale na podstawie komiksu, także wciąż tematycznie, ponieważ po 4 miesiącach od premiery światowej u nas w kinach w Polsce można oglądać Asterix i Obelix Osiedle Bogów na podstawie oczywiście albumu o tym samym tytule. Myślę, że wszyscy kojarzymy dwójkę najsłynniejszych Galów, Asterix i Obelix. Jeszcze taki garść, parę takich informacji ku gwoli przypomnienia, że Asterix zadebiutował 29 października w 1959 roku. Za scenariusz odpowiedzialny jest René Gościnny, którego rodzicami byli Polacy, natomiast za rysunki Alberto Uderzo, który w zasadzie jest pochodzenia Włochem, tak samo jak Gościnny z pochodzenia z Polakiem. I seria doczekała się kontynuacji. Teraz 35. tom Asterixa u Piktów przejęło dwójka twórców, czyli Jean-Yves Ferry oraz Didier Conrad. Także Asterix cały czas trwa, dwójka Galów wiecznie żywa. Doczekaliśmy się kolejnej adaptacji wersji animowanej, tym razem animacja 3D. Ja osobiście jestem zawsze zadowolony, że kontynuowane są wersje animowane, ponieważ one z natury są lepsze niż wersje aktorskie. Nie wiem, jak wy się orientujecie, aczkolwiek z tych wersji aktorskich Asterix i Obelix kontra Cezar nie należą do szczególnie udanych produkcji. Tak samo przed 3 laty Asterix i Obelix w służbie jej królewskiej mości również nie uznałbym za najlepszą produkcję, aczkolwiek na olimpiadzie i misja Kleopatra była jak najbardziej zabawna i udana, także no to jest taka loteria. Animacje oparte są głównie na komiksach. Oczywiście nie jest to przełożenie scenariusza 1:1, ponieważ komiks ma te 48 stron i czyta się go znacznie krócej, a film powinien trwać te 1,5 godziny. Także pewne wątki mamy dodane, niektóre mamy rozwinięte, ale mniej więcej mamy to samo. Tutaj wyjątkiem są oczywiście te produkcje aktorskie, które rządzą się troszeczkę innymi prawami. I tutaj ja się doczepię jeszcze na chwilę, cofnę się do filmu Asterix i Obelix w służbie jej królewskiej mości. Oczywiście to jest film oparty na komiksie Asterixu Brytów, tylko że no tutaj błąd, moim zdaniem, tak problem polega na tym, że oni na siłę wcisnęli tu Wikingów. I tylko dlatego, że powstał w 2006 roku film animowany Asterix i Wikingowie na podstawie Asterix i Normanowie, na podstawie komiksu o tym tytule. No i oni musieli w ten aktorski wcisnąć tych Wikingów, żeby ich po prostu odfajkować. No tak przynajmniej ja to interpretuję. Nie wiem czym się kierowali twórcy, ale wróćmy do Osiedla Bogów. Pierwsza animacja 3D i tutaj od razu moim zdaniem osobiście bardzo fajnie to wyszło. Modele jak najbardziej oddają klimat rysunków Uderzo. To jest jak największy plus. Napocili się przy tych modelach, zrobili cały las, wioskę, więc podejrzewam, że kolejne tego typu animacje będą pojawiać się troszkę częściej. Także czasem niektóre obiekty wyglądają dosyć plastikowo, ale to są drobiażdżki i detale, na przykład, nie wiem, upieczony dzik. No, jak zwrócicie uwagę, to on tak się wybija strasznie, ale animacja jak najbardziej płynna i myślę, że to jest dobry kierunek, chociaż oczywiście każdy z nas przyzwyczajony do tych animacji poklatkowych, to jak najbardziej będzie rozczulał się nad dwoma stoma pracami Asterixa, nad Asterixem Wikingami, ponieważ to były bardzo fajne, zgrabnie przeprowadzone produkcje, ale jak wiadomo, technologia idzie do przodu, teraz popularne są filmy grafika 3D, więc jak najbardziej Asterix również. Oczywiście jest to jedna z tych komedii familijnych, można iść z całą rodziną. Ja jak byłem na seansie, to oczywiście byli i najmłodsi, aczkolwiek tutaj od razu informuję, że jest mnóstwo, ale to mnóstwo wątków, dowcipów, tematów, które są po prostu kierowane do dorosłego odbiorcy. Twórcy, reżyser, scenarzyści są świadomi tego, że pokolenie czytelników Asterixa no już jest trochę starsze, że Asterix teraz ma zadanie, ci co operują tą marką, mają zadanie, żeby sprzedać ten produkt najmłodszym. Także oczywiście mamy tutaj dowcipy
i skróty scenariuszowe takie, żeby dzieciaki się dobrze przy tym bawiły, nie miały problemów ze zrozumieniem, no jakkolwiek Asterix nigdy nie był jakoś specjalnie skomplikowany, ale mamy naprawdę tutaj mnóstwo takich tematów politycznych, zwłaszcza rasowych, mamy tematykę marketingu, to są dowcipy, które dzieciaki będą tak aha, aha, jest śmiesznie zaakcentowane, więc ja się uśmieję, bo po prostu lektor, czy nie, osoba, aktor, który tutaj uprawia dubbing, fajnie to zaakcentował, więc ja się zaśmieję, ale nie mam pojęcia, czym ten dowcip polega. Także tutaj śmiało możecie sobie zobaczyć ten film i każdy z was będzie się moim zdaniem przy tym dobrze bawił. No myślę, że Asterix to jest jedna z tych produkcji, które no można skrewić. Przykładem jest Asterix Obelix Służby i Królewskiej Mości albo Asterix Obelix kontra Cezar, aczkolwiek nawet i w tych nie do końca danych produkcjach znajdą się te plusy. Polska wersja ma oczywiście obsadę dubbingową. Tutaj same gwiazdy: Wojciech Mecwaldowski, Arkadiusz Jakubik, Piotr Frączewski, Piotr Adamczyk, Czesław Modzil. I pod względem właśnie dubbingowym jeszcze słyszałem plotkę, ale tutaj nie miałem czasu, żeby faktycznie zweryfikować, ale głos do dwójki gladiatorów dają nasi gladiatorzy Pudzian i no właśnie trzeba by i Mahmet Kwalidow, tak, Mahmet Kwalidow i Mariusz Pudzianowski faktycznie dają głosy do dwójki gladiatorów, także tutaj z głową przeprowadzony casting do aktorów oddających głos bohaterom z animacji. I dlaczego jeszcze warto pójść do kina? Trzy takie drobne smaczki wyłapałem. Będą to mikrospoilery, ale to mikrospoilery. W sumie ja jeszcze nie powiedziałem nic o scenariuszu, o Siedle Bogów i Ola Boga. Otóż Cezar wpadł na świetny pomysł, że skoro oni siłą nie mogą wypędzić tej ostatniej wioski galijskiej, która, jak wiadomo, cały czas stawia opór legionom rzymskim, to oni zasiedlą okolice i wyludnią wioskę, zamieniając ich w obywateli rzymskich. Więc buduje się to tytułowe osiedle bogów, zatrudniony jest architekt, stawiają dwa wielkie budynki mieszkalne i cała afera jest wokół właśnie tych tanich czy darmowych mieszkań, które każdy z obywateli chce zyskać. I normalni mieszkańcy Rzymu, i później legioniści, i później niewolnicy, oraz już na sam koniec nasi bohaterowie z wioski galijskiej. Także tym razem Cezar chce w sprytny sposób właśnie spowodować, żeby Galowie przeszli na jego stronę bez żadnej brutalności, bez żadnych bitew. I to w zasadzie, no, czy to wyjdzie ostatecznie, czy nie, w jaki sposób Cezarowi ten plan się powiedzie, to tutaj urywam słowa i zapraszam was przed duży ekran. Ale jeszcze takie trzy mikro spoilerki, takie trzy fajne sceny, które naprawdę warto zobaczyć, dla nich warto pójść zobaczyć ten film. Pierwszy to jak Kakafoniks dostaje zadanie, żeby wypędzić tych mieszkańców rzymskich, tych Rzymian. Tak jak pamiętamy, Kakofoniks to jest ten bard, który fałszuje. I on, żeby wzmocnić jego fałsz, dostaje magiczny wywar i po czym drze mordę. I to jest naprawdę fenomenalna scena, na którą mieli pomysł twórcy i która fajnie wyszła. Potem kolejny mikro spoiler na samym końcu. Sam Obelix też dostaje magiczny wywar, bo pamiętamy, ci z was, którzy czytają komiksy, widzieli wszystkie filmy, to kojarzą, że Obelix, jak był mały, wpadł do kociołka i za wszelką cenę nie może dostać magicznego wywaru. W jednym z komiksów on napił się z kociołka i zamienił się w kamień. Też w jednej animacji Asterix i Kleopatra on dostał parę kropel magicznego wywaru, żeby wydostać się z piramidy, ale to są detale. Tutaj dostaje naprawdę chochle. Jaki jest efekt? No to warto zobaczyć. I ostatni taki mikro spoiler, bo ja zawsze mnie zastanawiało, zawsze ten temat przewodni Asterixa, to jest ten magiczny napój. On porusza te wszystkie wątki, ponieważ dzięki temu
płynowi ci Galowie mogą odpierać ataki potężnej rzymskiej armii. W jaki sposób on działa? Zawsze mnie to intrygowało. W jednym komiksie, jak wspomniałem, Obelik zamienił się w kamień, czyli można sugerować, że ten napój nie dość, że daje siły, to jeszcze daje odporność niczym kamień, ponieważ no, jeśli oni są silni, ale są cały czas ludźmi, to powinni nie być odporni na te wszystkie włócznie, groty strzał czy ostrza mieczy. Ale dają radę, więc tutaj ten kierunek kamienny. I Asterix, podpowiem bez jakichś wielkich tutaj akurat spoilerów, łyka napój, ale nie do końca zrobiony. Bez ostatniego składnika, nazwijmy go X, Panoramix. Ale wiemy, co to jest za składnik, to jest sok z gumy jagód. To już jest oczywiste. I co się dzieje z Asterixem po tym, jak pije ten niedokończony napój? To też jest dosyć ciekawe. Oczywiście to... ten wątek, no bo został stworzony na potrzeby filmu, na to, żeby zrobić gag, dowcip, i on tutaj moim zdaniem nie wiąże się w żaden sposób z tą teorią, z tymi cechami, które Uderco i gościnny przedstawiali na ramach swoich komiksów, ponieważ tutaj Asterix dostaje taką ograniczoną zdolność lewitacji. Jak to wszystko wygląda, sprawdźcie sami. Pójdźcie do kina Asterix i Obelix, osiedle bogów.